Zmiana zasad wjazdu do Niemiec poza Polakami. Wyciekły filmy z domu dziecka. Silny cios Apple'a w Facebooka. A na koniec rozbito dziuplę samochodową. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, przypominam, że prowadzimy także drugi kanał z sądami ulicznymi. Co mówią się nazywa Ostatnią Sondę. Możecie zobaczyć tutaj fragmencik. Mówi, że się nie można spytać o polityków, czy zrobię za dużo, czy za mało, bo ich to w ogóle nie obchodzi. Zaprezentujemy, uwaga. Możemy pytanie zadać? Takie krótkie. Czy uważacie, że politycy w Polsce zarabiają za dużo, czy za mało? Nie wypowiadam się. A, no właśnie, o. I to właśnie był przykład, proszę bardzo. Streamowałeś wszystko? Ich to nie obchodzi. A tutaj macie do niej link. Jak wam się spodobało, to koniecznie klikajcie w ten link, subskrybujcie nasz kanał, co mówią, no bo tam sądy pojawiają się co piątek o godzinie 17. Zapraszam was bardzo serdecznie tam, głównie do sekcji komentarzy, gdzie możecie pisać swoje opinie na temat tego, co mówią ludzie, ale również na temat tego, jakie robić kolejne sądy. Więc jeśli macie jakieś pomysły i chcielibyście, żebyśmy coś przeprowadzili takiego, jak wy chcecie, no to po prostu piszcie to w komentarzach. Jak będzie dużo lajków, to na pewno to zrobimy. A tymczasem lecimy z pierwszym tematem. But the number of deaths in Germany has remained lower than many other countries. Osoby w pełni zaantidotumowane, ostrowieńcy, a także posiadające aktualny test będą zwolnione z kwarantanny. Ułatwienia przewidziane są także dla dzieci. Zmiany wchodzą w życie 13 maja, przypomina portal Deutsche Welle. W reakcji na spadającą liczbę zakażeń władze Niemiec łagodzą zasady dotyczące wjazdu do kraju. Już wkrótce obowiązywać będzie nowe rozporządzenie przygotowane przez niemieckie Ministerstwo Zdrowia. Zakłada ono, że osoby w pełni zaantidotumowane, ozdrowieńcy, a także osoby posiadające aktualny negatywny wynik testu na wiadomo co, mogą zostać zwolnione z 10-dniowej kwarantanny, która obowiązuje przy wjeździe do Niemiec z krajów uznanych za obszar ryzyka, czyli na przykład z Polski. Wjazd do Niemiec nadal trzeba będzie zgłaszać poprzez formularz elektroniczny na niemieckiej stronie. Aby uzyskać zaś zwolnienie z kwarantanny, należy dołączyć do formularza albo przesłać do Urzędu Zdrowia, czyli niemieckiego sanepidu, zaświadczenie o antidotum, statusie ozdrowieńca albo o negatywnym wyniku testu. Za osoby w pełni zaantidotumowane uchodzą w myśl rozporządzenia osoby, które otrzymały dwie dawki, a w przypadku preparatu Johnson & Johnson jedną, antidotum dopuszczonego w krajach Unii Europejskiej, a od podania ostatniej dawki minęło 14 dni. Osoby te muszą posiadać zaświadczenie o pełnym zaantidotumowaniu w języku niemieckim albo angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. W jednym z tych języków musi być także dokument zaświadczający o negatywnym teście na wiadomo co. Dopuszczalne są szybkie testy antygenowe, nie starsze niż 48 godzin i testy PCR nie starsze niż 72 godziny. Z kolei zaświadczenie o przebyciu zarażenia musi opierać się o test PCR z wynikiem pozytywnym przeprowadzonym w okresie od 6 miesięcy do 28 dni temu. Wynik testu powinien być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Zwolnienia z kwarantanny możliwe są także dla osób objętych wyjątkami, które określały już wcześniejsze rozporządzenia. Chodzi m.in. o zawodowe kierowców, pracowników transgranicznych, personel medyczny czy osoby odwiedzające na krótko najbliższą rodzinę. Nowe rozporządzenie przewiduje także, że z kwarantanny zwolnione będą dzieci do lat 6. Nie muszą one posiadać żadnych zaświadczeń. Ma to ułatwić podróżowanie rodzin w okresie wakacyjnym. Nowe rozporządzenie zaczęło obowiązywać 13 maja, ale w przypadku Polski trzeba uważać na pewną prawną pułapkę. Bo jeszcze do 8 maja włącznie Polska była zakwalifikowana w Niemczech jako obszar wysokiego ryzyka. To oznacza, że osoba, która jeszcze 8 maja była w Polsce, a wjeżdża do Niemiec w przeciągu kolejnych 10 dni, czyli do 18 maja, powinna stosować się do surowszych zasad obowiązujących przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka. W praktyce oznacza to konieczność posiadania do 18 maja negatywnego wyniku testu tuż przy wjeździe do Niemiec. Nie można też liczyć na szybkie zwolnienie z kwarantanny. Osoby, które wjeżdżają do Niemiec bez zaświadczenia o antidotum, przebyciu choroby bądź bez aktualnego negatywnego wyniku badania będą nadal musiały udać się na kwarantannę, a najpóźniej 48 godzin po wjeździe do Niemiec wykonać test. W wielu miejscach można go zrobić jednak bezpłatnie. The inability of politicians to quickly decide on uniform measures is partially down to how the country is governed. Germany is a federal republic.
mało zabawne jest to, że choć jesteśmy drugą największą grupą imigrantów w Niemczech, to nie możemy mieć potwierdzenia w języku polskim. A do tego jeszcze jesteśmy surowiej traktowani oraz to, że strefa Schengen jest tak bardzo teoretyczna, że praktycznie w chwilę została zlikwidowana i wygląda na to, że przez bardzo długo nie wróci. To pokazuje, na ile relacje europejskie są teoretyczne i jak szybko mogą się rozpaść w razie jakiegokolwiek problemu. No ale spokojnie. Już niedługo, bo bodajże od początku czerwca rusza pilotażowy projekt elektronicznych dokumentów, które pozwalają na przemieszczanie się po całym Schengen i nie tylko jeśli posiada się antidotum. To na pewno usprawni nam przemieszczanie się i nie będzie takich absurdalnych regulacji jak tutaj między nami a Niemcami, bo zobaczcie, że dzisiaj praktycznie każde państwo jakoś inaczej reguluje u siebie granice, a każda podróż naznaczona jest bardzo szybko zmieniającymi się przepisami, które dla użytkowników są bardzo kosztowne. Gdy pojawi się taki dokument, no to dużo łatwiej będzie nam się przemieszczać, co w czasie odbudowy gospodarki może być niezwykle istotne, bo zagraniczne europejskie rynki zbytu dla polskiej gospodarki to ogromnie ważna sprawa i w drugą stronę jest zupełnie tak samo. Dla wielu państw polski rynek zbytu też jest bardzo istotny. Prawda jest taka, że ta otwartość na podróżowanie i handel dla Europy są niezwykle cenne. Wyobraźcie sobie, że jak chcecie coś sprzedać w Niemczech, mieszkając w Polsce, to musicie płacić cła, czy też podlegać zupełnie innemu systemowi prawnemu. No, cały rozwój byłby wtedy bardzo utrudniony, tak jak to było kiedyś. Tak samo jak utrudniony jest rozwój dzieci w domach dziecka. To film, który udostępnili byli wychowankowie lubelskiego domu dziecka. Pokoiłeś się już? Relacja byłego wychowanka jest szokująca, podobnie jak film. Miała być namiastka domu, którego nie mieli. Twierdzą, że zamiast wsparcia otrzymali upokorzenie. Byli wychowankowie domu dziecka w Lublinie zarzucają swoim opiekunom przemoc i brak pomocy po opuszczeniu placówki. Publikują filmy, na jednym opiekun przydusza wychowanka i zwracają się do mediów z prośbą o interwencję. Dyrekcja zaprzecza oskarżeniom, ale sprawą ma zająć się prokuratura. Do sieci trafiło nagranie wykonane przez jednego z podopiecznych domu dziecka w Lublinie. Opiekun przydusza na nim wychowanka, bo chce zabrać mu telefon. Wpadł w jakąś furię, chwycił telefon, bo chciał mi go zabrać. W ogóle byłem zszokowany tą sytuacją, powiedział były wychowanek domu dziecka w Lublinie. Inni podopieczni próbowali uspokoić wychowawcę, mówili, że chłopak się udusi. Rodzina bitego chłopaka zawiadomiła policję, ale według wychowanków sprawa została zamieciona pod dywan. Żeby wyszło, że to ja byłem agresorem, że to ja zaatakowałem, tłumaczy wychowanek. Policjanci podejmujący interwencję zawsze starali się podejść do tej interwencji z pełnym profesjonalizmem, aby tutaj rozwikłać problemy, które się tam pojawiały często, powiedział Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Obity wychowanek przyznaje, że nie wiedział, co ma zrobić z tą sytuacją. Na szczęście on nie wiedział o tym nagraniu, które nagrał kolega, bo tylko tym mogłem się bronić, mówił. Nagranie ma 6 lat. Byli wychowankowie opublikowali je dopiero teraz, bo nie mieszkają już w domu dziecka. Napisali też list do lokalnej gazety, którym proszą o pomoc. Zdecydowaliśmy się dopiero teraz, bo przez wiele lat ja i pozostali wychowankowie po prostu żyliśmy w strachu, tłumaczy kolejny wychowanek. Zdaniem byłych podopiecznych, wychowawcy wciąż używają przemocy. Ci, którzy sprawiają problemy, muszą brać psychotropy. Według relacji wychowanków leki były podawane również osobom, którym nie były przepisane. Dyrekcja domu dziecka przekonuje, że to nieprawda. Absolutnie nie docierały takie informacje i jakby dementuje wszelkie pogłoski czy insynuacje, że na terenie moich placówek dochodzi do jakichkolwiek aktów przemocy. Przekonuje Jacek Środa, dyrektor domu dziecka imienia Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zlecił kontrolę w placówce. Kontrolerzy mają prawo wejścia na teren placówek, żądania wyjaśnień, wglądu w dokumenty, żądania od pracowników informacji, dokonywania oględzin obiektów, ale przede wszystkim mają prawo do rozmów z wychowankami, przekazała Magdalena Sudu z MOPR w Lublinie. Kontrola potrwa do 25 maja. Ośrodek skierował też sprawę do prokuratury. Wychowawca miał nie tylko wyciągać rękę podopiecznemu, ale też go podruszać.
Oczywiście takich zachowań nie należy tolerować i w żadnym wypadku nie można bronić tego wychowawcy, jaka sytuacja by tam nie miała miejsca. Ale po tak przygotowanym materiale od razu w ludziach budzi się taka nienawiść. Kiedy nie wiemy, jak sytuacja mogła wyglądać całościowo, mamy tylko fragment filmu. Być może, niczego nie zarzucam tu oczywiście, ale być może tak było, że młodzież tu była skrajnie agresywna i po prostu wychowawca już psychicznie nie wytrzymał. Widzieliśmy przecież niejednokrotnie filmiki, nawet z klas w szkołach, jak zakładali wychowawcy śmietnik na głowę, robili jakieś różne dziwne rzeczy. No i wiecie, trzeba mieć naprawdę nerwy ze stali. Ale oczywiście w taki sposób, jakakolwiek sytuacja by nie była, wychowawca zachować się nie powinien. Ale dobrze by było mieć tutaj właśnie pełny ogląd na sytuację, niż iść w retorykę łzawego materiału bez pełnego obrazu sytuacji, bo to już jest zwykła manipulacja, tworzenie takiej alternatywnej rzeczywistości. W każdym razie, jakby nie było, pokazuje to smutną prawdę o sytuacji w polskich domach dziecka, o czym ostatnio nawet mówiliśmy przy okazji pewnego dziesięciolatka, nad którym skrajnie znęcano się w domu, aż w końcu ten sam udał się na policję i sprawę zgłosił właśnie ten dziesięciolatek. Wyobrażacie sobie, co się dzieje w głowie takiego dziecka, jak musi... Co musi się stać, żeby samo poszło na policję i zgłosiło swoich własnych rodziców, oskarżając ich o przemoc fizyczną i psychiczną? Jeszcze raz zaznaczę, dziesięciolatek. Niestety, jeżeli chodzi o praktycznie wszystkie systemy państwowe, które mają za zadanie opiekę nad dziećmi, począwszy od systemu edukacji przez domy dziecka, po psychoterapeutów refundowanych z NFZ-u, no to żyjemy w prawdziwym średniowieczu. I straszne to jest, ale ciężko znaleźć tu jakiekolwiek rozwiązanie, które poprawiłoby nasze życie. W pewnym sensie jesteśmy takim społeczeństwem i mamy taką kulturę, a to są rzeczy, które ciężko prawem zmienić. Plus ciężko, żeby ktoś, kto w danej kulturze się wychował, nie powielał takich samych schematów. Miejmy nadzieję, że pójdziemy z jakimiś krokami w dobrą stronę. Tymczasem następny temat. Jedynie 13% użytkowników iPhone'ów na świecie i 5% w USA zgadza się na śledzenie ich poczynań w internecie przez aplikacje, wynika z danych firmy Flurry Analytics. To konsekwencja zmian wprowadzonych przez Apple w systemie iOS 14.5, która mocno uderza w segment firm internetowych i możliwość precyzyjnego targetowania reklam. Pod koniec czerwca 2020 podczas konferencji WWDC Apple powiedział, że w systemie iOS 14 pojawią się dodatkowe zabezpieczenia związane z prywatnością. Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku w iOS oznaczonym symbolem 14.5 znalazły się zapowiedziane wcześniej zmiany. Zgodnie z nimi system wymaga, aby aplikacje uzyskiwały wyraźną zgodę użytkowników iPhone'ów oraz iPadów na śledzenie ich zachowań w sieci. Poza tymi programami ma to się odbywać poprzez dodatkowe okno wyskakujące w każdej aplikacji, w którym użytkownik będzie mógł wyrazić bądź nie zgodę na tracking za pomocą tzw. IDFA, czyli identyfikatora dla reklamodawców. Wprowadzenie nowych rozwiązań wzbudziło duże zaniepokojenie oraz sprzeciw ze strony podmiotów działających w segmencie reklamy internetowej. Według ekspertów, z którymi rozmawiało wirtualnemedia.pl, ilość zbieranych informacji spadnie z 95% do 10-15%, stanowiąc wyzwanie dla marketerów. Zmiany doprowadzą też do większej konsolidacji wśród wydawców, a realizacja strategii reklamowej będzie się bardziej opierać na własnych danych. Teraz okazuje się, że obawy reklamodawców i wydawców okazały się uzasadnione, bowiem niechęć użytkowników nowego iOS-a do śledzenia ich w sieci jest bardzo wyraźna. Według danych opublikowanych przez należącą do Verizona firmę Flurry Analytics, od momentu wprowadzenia aktualizacji iOS 14.5 do początku maja 2021 jedynie 13% użytkowników na świecie zgodziło się na zbieranie przez aplikację informacji na temat ich poczynań w internecie. Jeszcze gorszy dla segmentu reklamowego jest wskaźnik dotyczący osób korzystających z iPhone'ów na terenie Stanów Zjednoczonych, bo tam odsetek użytkowników dopuszczających śledzenie w sieci wynosi jedynie 5%. Po delikatnym wzroście od końca kwietnia bieżącego roku. Flurry ujawnia także, że obecnie na świecie 5% posiadaczy iPhone'ów w ogóle blokuje w ustawieniach iOS 14.5 możliwość zbierania danych na ich temat, poza kwestią zezwoleń udzielanych konkretnym aplikacjom. W wypadku USA wskaźnik wynosi
wynosi 3%. Apple osiągnął w ostatnim kwartale finansowym 2020 wzrost przychodów o 12,4% do 111,5 miliarda dolarów oraz zysku netto z 22,24 do 28,75 miliardów dolarów. Udział wpływów z iPhone'ów zmalał o 2 punkty procentowe do 58,9%, natomiast przychody koncernu w Chinach poszły w górę o 56,9%. Sprytne działanie, skoro Apple nie ma pozycji w serwisach społecznościowych, to wykorzystuje słabe punkty właśnie takich serwisów do własnej promocji. Teraz, żeby aplikacje mogły dobrze się reklamować bez danych, potrzebują wsparcia Apple'a, a te, jak dobrze wszyscy wiemy, kosztuje bardzo dużo. Facebook już grozi, że przez takie działania będą musieli wprowadzić płatne korzystanie z usług, mimo że od powstania medium na głównej stronie przed zalogowaniem widnieje powiadomienie, że Facebook zawsze będzie darmowy. Do czego to finalnie doprowadzi? Reklamy i tak będą się wyświetlały, tylko jakieś randomowe, a do tego albo więcej ich będzie, albo będą bardziej uciążliwe, bo Facebook przecież będzie musiał jakoś zrekompensować sobie te straty. Lub tak jak wcześniej to padło, firmy będą płacić Apple'owi, aby ten udostępniał swoje dane. Bo wiecie, ta zgoda jest dla aplikacji. Apple nie potrzebuje takiej zgody dla siebie. Oni śledzą wszystko jak leci. I tak. No i widać to bardzo wyraźnie na zyskach firmy, które znacznie ostatnio wzrosły. Do tej pory Apple opierało swoje istnienie głównie o iPhony, ale dobrze wiedzą, że trend ten się zmienia, przez co szukają innych źródeł zysku i na pewno takim źródłem są właśnie dane, z których wyciągają coraz więcej. A dzięki wprowadzonym ograniczeniom wyciągać będą jeszcze więcej. No krótko mówiąc, Apple potrafi w biznes, który z moralnością ma niewiele wspólnego. Następny temat. Powoli, powoli, bez stresu. Nie wiem, że spadnie. Podjedziemy sobie z boku. Jeden kierowca zostanie w samochodzie, czy ty tu nie przeskakujesz? Policjanci ze stołecznej samochodówki rozbili gang złodziei samochodów na terenie Wilanowa w Warszawie. W odkrytej dziupli demontowane były skradzione w ostatnim czasie ze stolicy i okolic luksusowe auta. Śledczy sprawą serii kradzieży luksusowych aut zajmowali się od początku roku. Do jednego z takich zdarzeń doszło 21 stycznia na warszawskim Wilanowie. Skradzione auto marki Maserati Lavente warte było kilkaset tysięcy złotych. Właściciel zaparkował swój pojazd wieczorem na ogrodzonej posesji zamykanej na klucz. Rano czekała na niego nieprzyjemna niespodzianka. Samochodu nie było, a brama wjazdowa miała uszkodzony mechanizm sterowania. W związku z kradzieżą zatrzymana została jedna osoba, która pomogła sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze rejonowej Warszawa-Ursynów. Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze wytypowali podejrzanego. To 24-latek, który jak się okazało, był już poszukiwany przez prokuraturę w Szczecinie. Niestety mężczyzna nie tylko ukrywał się, ale również posługiwał fałszywymi dokumentami, poinformował sierżant Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi ustalili, że mężczyzna może pojawiać się na terenie tzw. dziupli samochodowej zlokalizowanej na Wilanowie, gdzie zabezpieczono fragmenty karoserii oraz książkę serwisową poszukiwanego Maserati. Na miejsce udały się służby, a mundurowi w czasie ujawnili też karoserię oraz szwedzkie tablice rejestracyjne od Bentleya skradzionego w lutym w miejscowości Kierszek w powiecie piaseczyńskim. Ponadto zabezpieczono różnego rodzaju przedmioty, które pozwoliły na identyfikację innych pojazdów, które mogły zostać zdemontowane w tym miejscu, m.in. instrukcję obsługi Audi Q7 poszukiwanego przez policję spod warszawskich Michałowic, naklejkę z numerem rejestracyjnym od Opla Insignia poszukiwanego przez komisariat policji w Lesznowoli, wydruk wykroczenia popełnionego przez kierującego Porsche Cayenne, sprawą zajmowała się warszawska policja z Żoliborza, a także potwierdzenie przyjęcia do przechowalni opon od Volvo S60 poszukiwanego jako utracony przez służby w Grodzisku Mazowieckim. Początkowo okazało się, że skradziony Bentley o wartości około 750 tysięcy złotych był własnością 42-letniej aktorki znanej z serialu Przyjaciółki. Po przybyciu w okolice, gdzie mieściła się dziupla, stołeczni policjanci zauważyli, że na posesji stoi zaparkowany dostawczy Fiat, a przy nim kręci się trzech mężczyzn.
mężczyzn, którzy przygotowują się do załadunku auta. Wśród podejrzanych był poszukiwany 24-latek. Doszło do zatrzymania całej trójki. Żaden z nich nie przyznał się do kierowania Fiatem, jak również żaden nie był w stanie wytłumaczyć swojej obecności na posesji. Dlatego policjanci podjęli decyzję o ich zatrzymaniu i przewiezieniu do komendy stołecznej policji, wskazał starszy sierżant Markiewicz. Mężczyźni usłyszeli już zarzut paserstwa 7 pojazdów, usiłowania paserstwa, a jeden z nich także zarzuty posiadania narkotyków, jazdy pomimo cofnięcia uprawnień. Decyzją sądu 24-latek najbliższe 3 miesiące co najmniej spędzi w areszcie. Dwie pozostałe osoby zatrzymane w toku śledztwa zostały objęte policyjnymi dozorami. To jest rozwój tej metody. Problem jest coraz większy i będzie narastał. Metoda banalnie prosta by się wydawała, jest mega skuteczna. No, co tu dużo mówić? Jak ktoś kradnie, to znaczy, że nie jest najrozsądniejszy. Jak się chce zarobić szybko bez pracy, to trzeba zrobić to legalnie albo mieć plecy. Ale kraść jakieś samochody, no to jest trochę ryzykowne. Oczywiście raczej się wtedy wpadnie i czeka nas surowa kara za coś takiego. No jak widać, niektórzy nie ogarniają za bardzo takich tematów albo chcą mieć darmowe spanie i posiłki ciepłe w więzieniu za cenę tego, że przez rok, dwa, czasami krócej, czasami dłużej pożyją sobie nieco lepiej. A taki Lech Wałęsa przykładowo po prostu jak potrzebował, to wygrywał w Totka. Tak też można. Trętwy suchar. Tak się nazywa człowiek, który zawsze siedzi w cieniu. Cienias. Tego skwara mamy od Jacka Dominika Rapacza, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złoty cień. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam. A tymczasem raz jeszcze przypominam o tym, żebyś zasubskrybował ten kanał, kliknął łapkę w górę, no bo tylko wtedy będziesz na bieżąco ze wszystkimi naszymi filmami z kanału Bądź na Bieżąco. A jeśli oglądasz nas na Facebooku, to również zapraszam cię do tego, żebyś kliknął lajka, bo wtedy też będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach, bo na Face'a również je wrzucamy. Tymczasem trzymajcie się bardzo ciepło, no i hej. We'll be right back.